Chyba wielu z was chce, żebym poruszył temat szalonej fretki, zatem zróbmy to razem. I sam się temu nie dziwię, widzowie, bo prosiłem was na ostatnim filmie, żebyście mi pokazali, jakie chcecie odcinki następne z tej serii. I wybraliście między innymi szaloną fretkę. W ogóle ilość komentarzy mnie przytłoczyła tak, że kilka dni nad tym grzebałem. I mieliście różne pomysły dotyczące tego, kogo mam ulokować w serii, kim jest. I ze wszystkich i wszystkich omówię. Tylko widzowie, potrzebuję na to czasu, ponieważ w waszych propozycjach był Andrusek, Maxterio, Fredka i Kobraxiuj. I po prostu czas, który na to musiałem poświęcić, jest trochę duży. Niemniej każdy z nich dostanie swoją szansę na tym. Ale zaczniemy, widzowie, od szalonej fretki. Dlaczego? Dlatego, że szalona fretka, z posiadanych przeze mnie informacji, jest, jeżeli dobrze pamiętam, partnerką Rivesta. Możecie mnie poprawiać w komentarzach, jak coś. Szalona fretka. Sobie znowu zagramy. Szalona fretka jest dziewczyną, która tak jak ja gra w gry. I między innymi jedną z takich gier jest GTA Definite Edition San Andreas. Oczywiście w odwrotnej kolejności, ale przejdźmy do startu szalonej fretki. Co robiła na początku? Wbrew pozorom gry, które dla odmiany nie pozostają zapomniane. Szalona fretka zaczynała od gry Shadow of Mordor. Moi drodzy, nie wiem do końca, jaka to jest gra, ponieważ nie miałem okazji w to grać. Ale muszę przyznać, że jak na tamte czasy, sprzed 2 lat gry, szalona fretka nie wyróżniała się za bardzo niczym, aczkolwiek budowała swoją społeczność na podobnych zasadach jak Rivest. A Rivest ma bardzo oddaną i wierną sobie społeczność. Powiem wam tak, ciężko się temu dziwić, ponieważ jeśli chodzi o szaloną fretkę, to jej styl gameplayów był taki wesoły, miły, jakby nie pozostawała wobec widza chamska ani nic. Co powodowało, że kanał Szalonej Fretki stał się w parę miesięcy dość popularny. Jedno, co mogę wam powiedzieć, to fakt, że jeśli oczekujecie od youtubera, że wam odpowie, to często możecie się przeliczyć. Ale przykład Szalonej Fretki to przykład na youtuberka, która bardzo pozostaje w dużym kontakcie ze swoją społecznością. A biorąc pod uwagę ilość jej widzów, to patrząc nawet z szerszej perspektywy, przy najnowszym materiale Szalonej Fretki możecie zauważyć, że ona zareaguje na każdy z waszych komentarzy. Może nie zostawi wam odpowiedzi, tak jak robiła to na starszych materiałach, ale na pewno będzie reagowała na to, że wy, że będziecie chcieli, że jak będziecie chcieli z nią nawiązać interakcję, to ona na pewno będzie dla was stale dostępna. To powoduje, że kanał Szalonej Fretki jest kanałem wyjątkowym, bo tak jak wielu youtuberów może pozostawić to bez reakcji czy w innej rzeczy, tak Szalona Fretka jednak pozostaje osobą, która jest osobą, która trzyma kontakt ze swoją społecznością. Nie ukrywam, że kanał Szalonej Fretki pozostawał mi przez długi czas obcy. Ale Szalona Fretka cechowała się też tym, że w miarę regularnie, jak widzicie na ekranie, Szalona Fretka robiła swoje serie po kolei. Nie starała się za każdym razem robić materiały, w których to przechodziła daną grę i dopiero po przejściu danej produkcji zabierała się za następną. Jest to dobre posunięcie, biorąc pod uwagę fakt, iż większość youtuberów w chaosie, jaki między innymi Sarge the Player pokazuje, robi dwie równoległe serie albo nawet więcej
ten sposób, pokazując kilkanaście gier i tak naprawdę nigdy nie wiecie, kiedy dana seria się pojawi. Ja również należę do tej społeczności, w której to robię równolegle różne serie, ale Rivest i Szalona Fredka są osobami, które jednak robią to w inny sposób. Kanał Szalonej Fredki rozwijał się od bardzo długiego czasu. Już w ciągu tych 2 lat zrobiła między innymi serię z Shadow of Mordor, Watch Dogsa tego pierwszego, Mass Effecta i Metro 2033 oraz wielu, wielu innych gier, które to można było z Szaloną Fredką razem przechodzić. To dawało różne możliwości. Dlaczego? Dlatego, że Szalona Fredka nie gustowała tylko na przykład w grach akcji, w grach typu na przykład Souls, Star Wars czy innych. Szalona Fredka robiła wszystko. Wszystko co możliwe, aby pozostać jak najbardziej wierna swojej widowni, która z nimi do tego. Między innymi gry przygodowe The Wolf Among Us, które jest od Telltale Games. Gra przygodowa różnego typu, więc można powiedzieć, że są to różne gry, nie tylko takie w klimatach normalnych akcyjniaków, jak i też w grach typu przygodowe. Szalona Fredka miała różnorakie możliwości. I pewno powiecie, Resil to jest wada. No nie, to nie jest wada. Według mnie jest to duża zaleta, ponieważ dzięki temu zachęca ludzi do oglądania swojego kanału z powodu tego, że jej kanał jest autentycznie dla każdego. Nie jest tylko dla niej. Tylko właśnie dla każdej osób, którym przyjdzie oglądać Szaloną Fredkę. A myślę, że tutaj można zobaczyć też rękę Rivesta w tym wszystkim, ponieważ między innymi w awatarze i w miniaturkach widać jego styl i to jest według mnie bardzo ciekawe oraz bardzo fajne tego współpraca między tą dwójką. Ewidentnie ją widać. Ale jakie serie poza The Wolf Among Us, Metro i Watch Dogs, Mass Effect i Shadow of Mordor nagrywała Szalona Fredka. W jakich grach możecie ją spotkać? Długo by wymieniać, ale te, w których widzimy ją na pewno, to jest Battlefield Hardline, Watch Dogs 2 i różne wiele innych gier. Szalona Fredka miała też swoją przygodę z Gothiciem, The Elder Scrollsami i serią Diablo. Tak naprawdę z każdą serią Szalona Fredka w jakiś sposób się zetknęła. A między innymi taką, która nas może zainteresować, jest seria Dying Light, którą dobrze będziemy pamiętali i my wszyscy również będziemy ją wspominali, ponieważ również ją przechodziliśmy na tym kanale. Ale czy Szalona Fredka przeszła ją do końca? Oczy w miarę możliwości można by powiedzieć, czego Szalona Fredka jeszcze nie przeszła do końca. Ale jeśli chodzi wam o Dying Light, to mogę wam tylko powiedzieć krótko z więzień na temat. Popatrzcie. Oczywiście, że przeszła całość. Między innymi również przechodziła Dying Light The Following. Oraz różnego typu zakończenia i tak dalej. No, co ciekawe, zamknęła w 3 odcinkach, bo nawet sobie to sprawdzimy. Szalona Fredka prawdopodobnie mogła przejść w to, gdzie pokazała bardzo rzadkie rzeczy, czyli zdetonowanie bomby nuklearnej, której myśmy nie pokazali. Dlaczego? Dlatego, że myśmy przeszli to kanonicznie, a Szalona Fredka pokazała niekanoniczne, dodatkowe, alternatywne zakończenie i miała do tego pełne prawo.
To pokazuje, że mimo tego, że Szalona Fredka zdaje sobie sprawę z tego, że tą serię zakończyła niekanonicznie, to zakończyła ją na własnych warunkach. I to akurat jest bardzo fajnie zrobione. To nasze szczęście daje to, że mamy tą różnorodność między Szaloną Fredką a w innymi youtuberami. Niektórzy, w tym Sarge, zakończyli serię niekanonicznie, detonując ładunki wybuchowe w ostatecznym zakończeniu z tą matką, nie? Szalona Fredka zakończyła to, bo są trzy oficjalnie zakończenia. Dwa oficjalne i jedno dodatkowe. Dodatkowe pokazałem wam właśnie na materiale Szalonej Fredki. Dwa tamte to zdetonowanie ładunku albo walka z matką. Jakby zauważyliście zapewne, że u mnie na serii była walka z matką, a u Sarge'a na przykład było zdetonowanie ładunków. Także każdy z nas wybrał inne zakończenie. Co ciekawe, dlaczego poruszam temat Sarge'a, bo będę o nim też tworzył tego typu materiał. Ale Szalona Fredka wybrała sobie dość krótką przygodę w serii Dying Light. Czy to jej wyszło na źle? Na złe? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Szalonej Fredce nie wyszło to na złe. Tym bardziej, że zaczęła chwilę po Dying Light nagrywać następne serie. Jeżeli będziemy scrollowali sobie dalej, widzowie, to zobaczymy m.in. w The Elder Scrolls 4 Oblivion. Serię, którą jak zawsze poprowadziła od początku do końca, no i po chwili zaczęła odcinki z Gothica. Gothic jest serią, która już bardzo się zestarzała, ale mimo to, jak widzicie, dalej rok temu mogła zgromadzić ta seria bardzo ciekawe ilości wyświetleń, co dało Szalonej Fredce dobrego boosta na ten temat. Ale co dalej zrobiła Szalona Fredka? No cóż, nasza droga Szalona Fredka zaczęła grać w gry dosyć, można by to nazwać, retro. Między innymi w pierwszą Mafię, czyli Mafia The City of the Lost Heaven, w której to każdy błąd miał swoje konsekwencje oraz powstał dość klasyczny już ten mod do Titanica. To powodowało, że ponieważ zagrała ona w tą mafię, miała dobry boost do kanału. Co to dało? Oczywiście, że dało to taki efekt, że od dziś Szaloną Fredkę subskrybuje ponad 1000, ponad 1,84 tysiąca ludzi. Wyprodukowała 483 filmy. Każdy z nich był w świetnym montażu oraz fajnym stylu nagrania z bardzo ciepłym i miłym komentarzem. Widzowie, tak naprawdę ludzie mają, każdy z nas ma inny styl nagrywek. I Szalona Fredka miała swój własny styl, który nam reprezentowała. A to, że nagrywała starsze gry, też dawało jej ciekawego boosta. Ale czy nagrywała coś multiplayerowego? I tak, i nie. Ale może powiedzmy to sobie wprost, że jeśli chodzi o takie gry, które są w serii niektórych multiplayerowych, no to możemy poruszyć znowu Dying Lighta, ale przechodziła go sama. Czy też przechodziła dla nas Need for Speed Most Wanted. I też przechodziła to samotnie, ale czy przechodziła jakieś gry z serii, które możemy napotkać u mnie na kanale? Też i tak, i nie. Ponieważ na kanale Szalonej Fredki możemy spotkać Lego, ale Piratów z Karaibów oraz Wiedźmina pierwszego. Muszę wam przyznać, że bardzo szanuję osoby, które przechodzą pierwszego Wiedźmina. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy Wiedźmin bywa naprawdę agrywalny. Jest on prawie że czasami niegrywalny i często łatwo jest zginąć w tej grze. Niemniej jednak bardzo szanuję, że Szalona Fredka podjęła to wyzwanie i nawet powiem wam, że zebrała bardzo fajną
ilość wyświetleń pod tą serią. Trzeba po prostu spojrzeć i umieć również schować czasem dumę do kieszeni. Wielu YouTuberów nie umie chować dumy do kieszeni, ale sądzę, że gdyby przyszło to zrobić właśnie Szalonej Fredce, czyli Westowi, nie mieliby z tym problemu. A przypadek Szalonej Fredki jest przypadkiem YouTuberki, która nie dość, że słucha swoich widzów, to jeszcze domyśla się, czego ludzie by od niej oczekiwali. To powoduje, że jeśli chodzi o Szaloną Fredkę, mamy najbardziej pewnego rodzaju osobę, która dobrze się bawi w grach oraz bawi się razem ze swoimi widzami, robi serię od A do Z, aby móc dalej to ciągnąć. Przy okazji następne to GTA Vice City, też Definitive Edition oraz Gothic 2, którą Szalona Fredka, a jakże zrobiła od A do Z. Ratchet i Clank, też piękna gra i teraz nie, potem rozpoczęta seria w GTA San Andreas. Tak bardzo nietypowe i przypominające starych YouTuberów serie, powoduje prowadzenie serii na zasadzie takiej, którym możemy przyrównać Szaloną Fredkę do Sarge'a, powoduje, że gracze na pewno będą się u Szalonej Fredki dobrze czuli, ponieważ tak jak i Rivest, jest ona tylko że żeńską wersją Sarge'a, która po prostu bawi się dobrze w grze i nie patrzy na to, że czy będzie zarabiała na tych filmach, czy nie. Oczywiście, że zarobki będą już grały zawsze u YouTubera jakąś rolę, ale w przypadku Szalonej Fredki jest to coś, co według mojej opinii jest dla niej celem drugorzędnym i przede wszystkim Szalona Fredka dba o to, żebyście się wy dobrze czuli na jej kanale. No i klasyczne pytanie. Co robi Szalona Fredka dziś? Oczywiście prowadzi dalej swoje serie i między innymi w GTA San Andreas Definitive Edition możemy ją spotkać, która pewno też będzie prowadzona najpierw od A do Z, aby móc później chwycić kolejną serię. Szalona Fredka jest najbardziej nietypową youtuberką, jeżeli o to chodzi, ponieważ bardzo przypomina ludzi ze starszego tego. I jej baner, który mówi subuj po najlepsze materiały na polskim YouTube, jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ wiele jej materiałów jest naprawdę tym, czego takiemu boomerowi jak ja brakowało na tym polskim YouTubie. Oczywiście Szalona Fredka również działa w shortsach, które stały się bardzo popularne i stały się jednym z warunków, aby móc zarabiać. Niemniej Szalonej Fredce shortsy wychodzą praktycznie równie fajnie co same nagrania, więc to powoduje, że jeśli o nią chodzi, to zarówno tu się odnajduje dobrze, jak i w filmach. Oczywiście, tak jak i każdy ma też rubrykę na żywo, ale z tego co wiem z posiadanych przeze mnie informacji, Szalona Fredka raczej jeszcze nie streamuje. Aczkolwiek jej odcinki są tak dobrze według mnie zrobione, że warto jej dać szansę i wejść na jej kanał. Podsumowując, kim jest Szalona Fredka i jaką jest youtuberką, należy zadać sobie pytanie, jaką nie jest youtuberką. Na pewno nie jest chamska i chciwa na kasę, na pewno jest miła i życzliwa. Pokazuje siebie taką, jaką jest w grach, pokazuje, że jest szczęśliwa robiąc to, co robi i pokazuje również wam tak zwane otwarte dłonie. Przyjdźcie do mnie, zaostańcie ze mną, bawcie się dobrze, to wy macie być tam szczęśliwi. Ona widzi was jako, myślę, swoich przyjaciół, z którymi zawsze wejdzie w jakąś formę interakcji. Nie zawsze wam odpowie na komentarze, bo nie zawsze, bo czasami ma ich tyle, że faktycznie można się nie odnaleźć. Mi odnalezienie się w komentarzach do dziś zajmuje wiele czasu i bardzo często nie odpowiadam na wasze komentarze, ale też się staram. To myślę, że takiej osobie, jaką jest Szalona Fredka, można wybaczyć to, że ona czasem wam nie odpowie, ale na pewno zareaguje na wasze komentarze, bo myślę, że Szalonej Fredce szczęście sprawia przede wszystkim to, że wy tam wchodzicie.
i będzie dla was nagrywała dalej. Przyszłość Szalonej Fredki jest raczej bezpieczna, ponieważ widać w jej nagraniach pasję, widać w jej nagraniach to, że jest szczęśliwa robiąc to, co robi i to, że wy wchodzicie z nią w interakcję. Więc przyszłość Szalonej Fredki jest raczej tego. Jest raczej pewna, że będzie ona trwała dalej i nagrywała dalej. Czy będzie streamowała? Nie wiadomo. Tutaj myślę, że pole do popisu pozostanie Szalonej Fredce. Tym bardziej, że wielu z was powiadamia youtuberów, do których się to tyczy i wielu youtuberów przychodzi tych, co dostają materiały na swój temat. I myślę, że Szalona Fredka też będzie chciała się nam wypowiedzieć. Jeśli masz, Laska, jakąś rzecz, której nie poruszyłem na nagraniu, to możesz ją napisać w komentarzu, ja go dopnę do samego materiału i tego. I to jest apelacja dla wszystkich, na których temat się tyczy, dotyczą materiały. Piszcie mi, jeśli o czymś zapomniałem, bo ja mam bardzo dużo youtuberów, których muszę analizować, a wielu z was czasami nie oglądałem jeszcze, bo nie miałem na to czasu, bo sam prowadzę działalność internetową i sam muszę też swoje materiały działać. I to jest tak na koniec jeszcze taka prośba, że jeśli oglądacie już, panowie i panie, materiały o sobie, to po prostu mówcie mi co i jak. Wy widzowie też mi mówcie, jeżeli o czymś zapomniałem na temat na przykład właśnie teraz obecnej Szalonej Fredki. I piszcie mi następne komentarze dotyczące tego, kogo mam wziąć do następnych nagrań. Na pewno mam 4 osoby, które już muszę zrobić historię ich, ale nie martwcie się, na przyszłość te materiały będą się pokazywały dalej. Ja o was nie zapominam, czytam te komentarze i będę robił dalej, żebyście mieli następne ten. W następnych odcinkach, na następnym odcinku prawdopodobnie poruszymy sobie temat emiczex.pl, więc od razu wam zapowiadam następny materiał tematyczny, że będzie on, że będziemy w następnym odcinku w przyszłym tygodniu robili materiał o emiczex, a następnym materiałem na tematyczny za 2 tygodnie poruszymy sobie temat Maxterio. Więc przyszło mi trochę analizy robić i mam nadzieję, że będziecie z takiego toku zadowoleni. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia, Serce Lodu, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz. Zajrzyjcie na Instagrama, Twitcha oraz Kika, gdzie na przykład streamuję na Twitchu oraz na Kiku. Wpadnijcie do Szalonej Fredki, też do Rivesta, który jest moim grafikiem i jednocześnie myślę, że już można powiedzieć, że kumplem. No i trzymajcie się, hej, hej, papatki.